Już w weekend zaczyna się piąty Śląski Festiwal Nauki. Wydarzenie w tym roku podzielone będzie na dwie części. Pierwsza mająca miejsce w sobotę i niedzielę. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w plenerze przy rzece Rawie pomiędzy Rynkiem a ulicą Dudy Gracza. Natomiast pozostała część imprezy w dniach 11-15 października zostanie zorganizowana za pośrednictwem internetu. Wiedza i nauka są być może najlepszą płaszczyzną porozumienia, spotkania, rozmowy, dyskusji o sprawach, które dotyczą bezpośrednio nas Jako jednostek, jako społeczeństwo. Ostatnia edycja przed Covidowa zgromadziła ponad 50 tysięcy uczestników, którzy razem z nami zwiedzali setki stanowisk pokazowych, przysłuchiwali się rozmowom, debatom w tym chyba największym dzisiaj starannie, pieczołowicie zorganizowanym wydarzeniu popularno-naukowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Kiedy siedem 6,5 roku temu mniej więcej pojawiła się idea Śląskiego Festiwalu Nauki. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest doskonały pomysł. Pan prezydent Marcin Krupa wprost powiedział, że dotknięcie tego świata nauki przez mieszkańców jest kluczem do następnego kroku rozwojowego miasta Katowica, a co za tym idzie myślę całego naszego regionu. I tak się, drodzy Państwo, dzieje. Tak się dzisiaj dzieje, widzimy to w skali zainteresowania właśnie tym dotknięciem bezpośrednim nauki, bo potencjał naszych uczelni jest wszechstronny, wielki i o tym warto zawsze mówić i warto zawsze to podkreślać, ale my go w końcu możemy zobaczyć. Ze względu na to, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema, na tegorocznej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki nie zabraknie tematów poświęconych temu wybitnemu pisarzowi oraz zagadnieniom związanym z kosmosem. Myślę, że naszym celem na V Śląskim Festiwalu Nauki Katowice, a także celem ambasadorów będzie to, aby trochę odczarować kosmos i sprawić, by również zwyczajne rzeczy, które dzieją się w kosmosie, a które przecież zmieniają nasze życie, trafiły również na czołówki gazet, żeby to nie był tylko kabriolet, który jest wysyłany przez Ilona Maska czy satelity, które czasem przeszkadzają obserwować astronomom kosmos. W organizację wydarzenia włączyła się też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, dzięki czemu uczestnicy festiwalu będą mogli za darmo dostać się na miejsce imprezy komunikacją publiczną. Wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby odwiedzić Śląski Festiwal Nauki, zapraszamy komunikacją publiczną bezpłatnie. Wystarczy okazać kupon, który przy rejestracji można wydrukować. Tak więc mam nadzieję, że to to zbliżenie się z nauką. Na piąty Śląski Festiwal Nauki przygotowano ponad 200 stanowisk pokazowych, 14 scen, 4 strefy specjalne, 24 wystawy, a także liczne koncerty oraz warsztaty.